Pierwsza konferencja w FM 14, Royal Division, oświadczenie, nowy kanał, Sylwestra Wardęgi i update do Srap Us. No to zaczynamy nowe newsy. Jest już podana karta walk na FM 14. To najlepsza karta walk w historii Freak Fightów. Koniec, kropka, stos. Zawarto ze sobą Xayo vs Nitro, Karaś vs AI. Karaś to jest partner Agnieszki Włodarczyk, Aranik vs Muran, Hater vs Marczyński Dawid, Laruna i Seja. Karta walk numer 1 Seja vs Laruna, 2 Hater vs Marczyński, 3 Aranik vs Muran, 4 kategoria Open Karaś vs AI, opas kategorii 77 kg Krycha vs Wiewiór numer 5, 6 Kratka Zymska z serii vs Norman Parke, 7 Fagata vs Mona Co-Main Event, 8 Co-Main Event Nitro vs Xayo i 9 Main Event Gimper vs Tromba. Tak się właśnie prezentuje karta walk. Właśnie nowymi zawodnikami są Seja i Laruna. Laruna to jest ta z Królowych Żyć, a Seja to jest dziewczyna Gimpera. Seja udami rozbiła arbuza. Może panowie pomogą, bo się lekko ślizga. No ściągnąć spodnie to nie musisz, jesteśmy na tej wewnątrz. Oj! A może może chłopa pomoże? Będzie ostatnia próba. No, no to filmik był. Z arbuzem w roli głównej. Inicjatywa Jacka Morańskiego. Posłuchajcie. Bardzo was proszę, abyśmy te ofiary poczcili minutą ciszy. Jeżeli możecie wstać, bo to jest okazanie szacunku dla tych ofiar, to bardzo bym was o to prosił. A few minutes later. Tu u was tak jest, wy jesteście jak takie dziwki. Czy masz dwubiegunowość? Nie, mi się wydaje, że nie mam dwubiegunowości. Dobra, ty też wybierasz. Napiszcie w komentarzu, czy to był piękny gest. Marcin Najman stwierdzi, to co zrobi Jacek Morański, że to jest wycieranie sobie mordy. Katastrofą, czy jakoś tak to powiedział, nie miał. Napiszcie w komentarzu, czy zgadzacie się z tym, co powiedział Marcin Najman? I to chyba na tyle, co się działo w fejmie ciekawego. Teraz przechodzimy dalej. Zaczynamy od Royal Division, oświadczenie. Szanowni Państwo, w związku z ostatnim wydarzeniem mającym miejsce podczas konferencji prasowej oraz biorąc pod uwagę głosy opinii publicznej Federacja Royal Division oraz jej dotychczasowej włoda z medialnym postanawiają zakończyć współpracę po wakacjach przy udziale sobowtórów następująco prezydenta Ukrainy oraz prezydenta Rosji była obrzydliwa i nieetyczna, za co każdego z Państwa najmocniej przepraszamy. Cała inicjatywa nigdy nie powinna mieć miejsca. Walka w jakiejkolwiek formule przy udziale wyżej wymienionych osób nigdy nie miała prawa bytu. A z prowokacji wycofujemy się całkowicie, całujemy i całościowa promocja wydarzenia zyskała taki wydźwięk. A raz jeszcze pragniemy przeprosić wszystkich, do których dotarło i którzy mieli nieprzyjemność to obejrzeć. Zapewniamy, iż postanowienia z konferencji się nie zmieniają. Dochód z walki wieczoru zostanie przekazany na rzecz ofiar wojny na Ukrainie Royal Division. Wszystkie posty zostały usunięte, zostało tylko oświadczenie i zapowiedź. To będzie wodazem i tyle. Pokażę wam wypowiedź Antka Królikowskiego. Great.
w związku z ostatnimi wydarzeniami chcę ogłosić, że rezygnuję ze współpracy z Federacją Royal Division. Promowanie gaj z kojarzeniem z tą okropną, potworną wojną, która toczy się za naszą wschodnią granicą, było złą drogą. To było złe. Ponoszę tego konsekwencje i zrobię wszystko, żeby pomóc ofiarom wojny na Ukrainie. Obiecuję. Teraz jednak muszę zadbać o zdrowie. Ostatnie miesiące to dla mnie ciężki czas. Nie mogę udawać, że wszystko jest ok, że jestem zdrowy i silny. Muszę się wykurować, bo mam dla kogo żyć. Dlatego znikam. Żałuję, że zawiodłem. Żałuję, że to zaszło za daleko. Do zobaczenia.